Mówiąc o płci, musimy zastanowić się nad osobą ludzką. Kim jest osoba jako podmiot płciowości? I myślę, że ważną rzeczą jest w rozważaniach seksuologicznych mieć na uwadze, kim jest człowiek. W przeciwnym razie zachodzi niebezpieczeństwo, że nasze rozważania nie będą uwzględniały ani godności człowieka, ani porządku etycznego, który dotyczy każdego człowieka, ani systemu wartości, jakie są właściwe dla człowiekowi. I dlatego uważam, że we wszystkich programach takich szkolnych dotyczących tej dziedziny powinien się mieścić jakiś zarys filozofii człowieka. Kim jestem, skąd jestem, dokąd idę? Przynajmniej trzeba te pytania postawić. Najpierw trzeba sobie uświadomić to, co nie zawsze ludzie sobie uświadamiają, że działanie płciowe jest takie jak inne działania ludzkie. Jest aktem wolnym, poza wypadkami, kiedy człowiek jest uzależniony, to jeszcze będziemy mówili, ale zasadniczo działania są działaniami wolnymi, są działaniami wyboru, a więc są działaniami, które rozum może ocenić i może rzucić światło na zasadność takich, a nie innych wyborów. Nie jest tak, że działanie seksualne jest jakoś koniecznością. A w wielu podręcznikach seksuologicznych i w ogóle w popularnej literaturze jest takie założenie, że człowiek musi działać seksualnie. To nie jest prawda. Człowiek chce działać seksualnie, a nie musi. I może to zasadniczo działanie seksualne jest sterowalne. Można nim się sterować. Czy mam na to jakiś argument? No, chociażby argument z prawa karnego. W prawie karnym są zabronione określone działania płciowe. Nie wolno działać płciowo w zakresie rodziny. Nie wolno działać seksualnie w stosunku do nieletnich. Nie wolno działać seksualnie w obecności nieletnich. Nie wolno działać seksualnie w stosunku do zwierząt. Więc szereg działań seksualnych jest zabronionych prawem karnym i opatrzonych sankcją karną. Co znaczy, że prawodawca jest przekonany, że działanie seksualne jest aktem ludzkim, to znaczy wolnym, świadomym i pociąga za sobą odpowiedzialność. Nie wszystkie działania seksualne są normowane prawodawstwem karnym, ale te, które są, wskazują nam na to, że prawodawca, zresztą takie jest ogólne przekonanie ludzi, że prawodawca nam pokazuje, że działanie seksualne jest związane z odpowiedzialnością. Bo gdyby inaczej było, żebyśmy powiedzieli, nie, to jest taki przymus, no to wtedy byśmy nie mogli stosować sankcji karnych dla określonych działań seksualnych. I dlatego wielką krzywdę robią ci wychowawcy młodym ludziom, mówiąc im na przykład, masz potrzeby, to je zaspokajaj. Myśląc tutaj na przykład o masturbacji czy o stosunkach seksualnych. To jest, trzeba zastanowić się nad tym, czy mogę taką zasadę przenieść na inne dziedziny ludzkiego życia. No masz potrzebę mieć rower, to zaspokajaj ty potrzebę, wiesz, rower gdzieś idzie, prawda? Masz potrzebę wsiąść do samochodu, no to otwórz samochód, sobie jeźdź samochód. Jak w ogóle, czy taka zasada przeniesiona na życie społeczne w ogóle, nie będzie w ogóle niszczyła życia społecznego? Dlaczego w życie seksualne mam traktować jako coś wyjątkowego? To jest życie ludzkie, to jest działanie ludzkie i człowiek w tym działaniu ludzkim musi stosować te wszystkie normy postępowania, jakie stosuje w innych działaniach. To jest ten moment rozumność i wolność. Człowiek jest istotą rozumną i wolną i acz ma trudności we wszystkich dziedzinach życia. I w tej też, ta dziedzina nie jest wyjątkowa. To jednak zadaniem człowieka jest sterowanie działaniem seksualnym analogicznie do tego, jak człowiek steruje innymi działaniami. Powinno działanie być rozumne i powinniśmy się starać o wewnętrzną wolność w tym działaniu. Podkreślam raz jeszcze, że
osiągnięcie tej wolności jest trudne, właśnie dlatego, że człowiek jest podatny na uzależnienie, między innymi uzależnienie od marzeń, od wyobrażeń, od również doznań seksualnych. Dalej, człowiek jest istotą społeczną, co oznacza nie tylko to, że człowiek rozwija pełnię swoich możliwości w kontakcie z innymi ludźmi, że bez innych ludzi nie rozwinąłby człowiek wszystkich możliwości, które w sobie nosi, ale również i to, że człowiek jest istotą wymagającą wychowania. Tym się różni człowiek od innych jakichś istot żywych, które w jakiś sposób są przez pary rodzicielskie, no jakoś w pewnym sensie nieraz można by mówić o rodzaju wychowania, wprowadzania w życie, to życie dojrzałego osobnika. Natomiast u człowieka ten wpływ wychowania jest przemożny. Zastanawiają się ludzie, kim człowiek jest. I człowiek jest oczywiście tym, kim, czym jest na skutek tego, co otrzymał w procesie dziedziczenia. A więc całe bogactwo ładunku genetycznego. Bogactwo, czy czasem może być pewne niedomagania tego wystroju genetycznego człowieka. Ale to nie decyduje o wszystkim. Człowiek jest tym, kim jest właśnie na skutek wychowania. Trzeba tutaj przytoczyć zdanie na przykład Karen Horney, takiej psychoanalityka, prawda, zresztą bardzo znakomity autor właśnie psychoanalizy dziecięcej i jej książki o nerwicach są tłumaczone na polski, bardzo pouczające. Otóż ona uważa, że nie mamy żadnej możliwości zbadania, co nam zostało przekazane na zasadzie dziedziczenia w zakresie naszego życia psychicznego czy emocjonalnego. Natomiast możemy stwierdzić i sprawdzamy to, co zostało nam przekazane też, można powiedzieć, w procesie wychowania. Ona twierdzi, że praktycznie, właśnie ze względu na to, że nie mamy żadnej możliwości stwierdzenia tego, co jest genetyczne, trzeba przyjąć, że wszystko, kim jesteśmy, jest wynikiem wychowania. To jest jakieś takie optymistyczne spojrzenie, bo daje nam tylko możliwość poszukiwania metod, środków oddziaływania wychowawczego, ażeby osiągnąć nasz wynik. No jest trzeci jeszcze element, którym tego, kim jesteśmy, mianowicie, bo człowiek nie jest bezradny ani w stosunku do tego, co otrzymał genetycznie, ani tego, w stosunku do tego, co otrzymał wychowaniem, bowiem jest proces samowychowania. Czyli człowiek sam może wpływać na te trzy dziedziny, jak gdyby, swojego życia duchowego i swoich zachowań, jako jest poglądy, a więc i przyjęcie świata wartości, postawy, a więc gotowość do działania w zakresie przyjętego świata wartości i wreszcie w zachowania. Ale te trzy elementy, czy jakby to powiedzieć, te trzy drogi tego, kim jesteśmy, dziedziczenie, wychowanie i samowychowanie, były podstawą ukształtowania się poglądów na proces rozwoju człowieka. Są badacze, którzy przywiązują ogromną wagę do genów. I nawet nie mówią, a już geny są takie, to tam ktoś ma takie geny, to już koniec, prawda? Z wychowawców, taki nie, do niektórych wypadków, taki pesymistyczny pewien obraz dawał nam na przykład dr Korczak, który, jak twierdzą znawcy, nie był dobrym wychowawcą. Bardzo kochał dzieci i umarł razem ze swoimi dziećmi, ale jako wychowawca nie był dobrym wychowawcą, nie stawiał wymagań dzieciom, stwarzał im właśnie taką atmosferę, gdzie on sam widział potem, że te dzieci są bezradne w obliczu trudności życiowych. Ale on też powiedział, gdzieś napisał, że jak już ktoś jest taki zły, to trzeba go tylko izolować, bo nie ma możliwości oddziaływania na niego. Spotkałem się z taką opinią u świętego Jana Bosko, który będąc jednak wychowawcą i mając ogromne nadzieje wychowawcze, jednak też uważa, że są takie typy chłopięce, że jeżeli ktoś już jest taki niedobry, to już nie da rady. Natomiast zupełnie odmienne stanowisko w tej dziedzinie było na przykład wychowawcy, jakim był Baden Powell, twórca skautingu. W swojej książce dla skautmistrzów pisze, jeżeli chłopak ma 95% wad, a tylko 5% zarys, to oprzyj się na tych 5%. Więc z wami widzimy, że ogromne zaufanie do możliwości wychowawczych. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni sposób wpływu. O tych sposobach jeszcze będziemy mówili później, kiedy będziemy mówili o wychowaniu. Natomiast cały
samo wychowanie, no to jest cała tradycja ostatecznie ascezy, to jest i to ascezy na Dalekim Wschodzie, i ascezy stoików starożytności, i ascezy chrześcijańskiej, praca nad sobą. No co to jest papież, który mówi, wymagajcie od siebie, chociaż nikt nie będzie od was wymagał. Jest głębokie przekonanie, że człowiek może sam wpływać na to, kim jest. Moje nieśmiałe zdanie to jest takie, że właściwie celem wychowania byłoby uruchomienie procesu samowychowania. To jest właściwie, ten z nas będzie dobrym wychowawcą, kto potrafi uruchomić to samowychowanie. Zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób uruchomić samowychowanie. To mi zresztą ten chłopiec na tę drogę skierował moje myślenie z 6 klasy, który powiedział mi, że w każdym człowieku ten płomyczek się pali. Czyli dogadaj się z tym płomyczkiem, żeby ktoś był inny, prawda? Jak dogadać się z płomyczkiem? Z tą chęcią, to, że każdy z nas chce być lepszy. To jak zrobić, żeby w efekcie podjął wysiłek bycia lepszym? W moim przekonaniu jest to kwestia poddania motywów. I dziecko, i czy chłopak, i dziewczyna są zdolni do heroizmu, jeżeli mają tylko właściwe motywy. I w dziedzinie życia seksualnego konieczne jest wychowanie. Co to znaczy, do czego wychować? Nie tylko do świata wartości, nie tylko do tego, co jest rozumne i co do tej wolności, ale również i po prostu sposób działania. I spotkałem się z ostrą krytyką takiego mojego stanowiska, że trzeba ludzi uczyć działania seksualnego też. Nie potrzeba, to jest naturalna sprawa, ludzie od początku świata się rodzili, będą się rodzili i nie potrzeba nikogo uczyć. Gdyby tak było, to nie byłoby tylu dramatów w życiu małżeństwa. Ja muszę małżeństwa uczyć, po prostu uczyć, muszę dawać im wskazówki, takie, które uszanują ich osobowość, ich godność, ich skromność czy wstydliwość, uszanują ich porządek moralny, ale oni muszą wiedzieć. To nie jest prawda, że jak mam jajka, mąkę, tłuszcz, cukier i placek się zrobi sam. No, trzeba wiedzieć, co z tym fermentowanym zrobić. Nie wystarczy mieć dobre ziarno i dobry grunt, żeby samo to dało plon. Nie wystarczy mieć określone budowę ciała, które pasuje do siebie, żeby ludzie umieli współżyć. Dlaczego? Dlatego, że jak zobaczymy, przekazywanie życia nie jest jedyną funkcją płciowości. I wielkim cierpieniem ludzi, zwłaszcza kobiet, jest to, jeżeli nie są mężczyźni wychowani i nie są kobiety wychowane do tego, w jaki sposób działanie seksualne uczynić tym, czym powinno być. To znaczy jakimś znakiem, jakimś wyrazem, żeby mogło to być odczytane jako komunikat, a nie jako takie działanie zupełnie niesterowane, jak gdyby mimowolne. Ale takie jest przekonanie. Ileż to kobieta, która mi mówi, oj, czy to zawracanie głowy, tam to wasze mnie. Człowiek ma takie dwie części, górną i dolną. Ja to jestem od tej górnej części. A ten mój chłop to jest tylko ta dolna część. To jest przekonanie. Jak naprawić te kobiety i powiedzieć jej, że człowiek z górną częścią będzie bardzo nieszczęśliwy. Czy są tacy ludzie? Są tacy ludzie. Są wypadki, że to jest trudne, bardzo trudne zabieg i w tej chwili chyba nie podejmowany ze względu na to, że są już inne, ale był taki czas, że można było przy ciężkich nowotworach, na przykład nieoperacyjnych nowotworach miednicy, odjąć człowiekowi całą dolną część ciała. Hemikorporektomia to się nazywało. No i było możliwe, ratowało się życie tego człowieka, ale ten człowiek okazało się potem wymaga wielomiesięcznej psychoterapii, bo on nagle jest bez połowy swojego ciała. Jest na jakimś wózku, jest, prawda, tylko w takiej misce siedzi, no i to jest straszne cierpienie. To nie jest prawda, że to, prawda, problem polega na tym, czym ma być życie seksualne. I o tym będziemy mówić, że bardzo ważne. Są te dziedziny, że muszę uruchomić proces samowychowania w tej delikatnej dziedzinie, która potrzebuje wychowania, potrzebuje po prostu pewnego typu wprowadzenia, inicjacji. I proszę Państwa, w naszej cywilizacji europejskiej zanikło to zjawisko inicjacji, które znane jest naszym misjonarzom pracującym w Afryce, gdzie ta inicjacja obejmująca inicjację seksualną jest powszechnie przyjęta u tych ludów, w tej kulturze podstawowej ludzkiej.
gdzie wychodzi, dochodzi chłopak do jakiegoś tam okresu, czy dziewczyna, prawda, i jest uroczystość tej całej wioski, która wyprowadza te dzieciaki gdzieś tam do puszczy, gdzie zadają im pewne cierpienia, również w zakresie życia seksualnego. Niejednokrotnie jest tam obrzezanie, że jest tak samo i bolesne, bardzo i zupełnie niepotrzebne, jak się okaże, ale jakoś u nich to jest jakiś cel to ma, obrzezanie u kobiet, prawda, gdzie się te starsze kobiety temu, tej dziewczynce wycinają łechtaczkę i wargi mniejsze i że to jest pewna forma inicjacji i wprowadzenia. Oczywiście, że ta kobieta przy jednoczesnym zadawaniu rozmaitych też cierpień fizycznych chłopcom, prawda, czy przez obrzezanie, przez nacinanie ciała, czy właśnie to, żeby rozmaite takie rany i skaleczenia przyjąć bez żadnego skrzywienia ust. I ta inicjacja była wprowadzona, tam życie seksualne jest przedstawione na tle całego kulturowego bogactwa danej społeczności. Więc u nas taka inicjacja była bardzo konieczna. Ona jest, jakie warunki są do tego, żeby to było? Wydaje mi się, że zawsze takim warunkiem by było jednak, że trzeba bardzo umiejętnie odróżnić to, co może być przekazane w zbiorowym oddziaływaniu, a to, co może być przekazane w indywidualnym oddziaływaniu, to jest pierwsza sprawa, może stać się bodźcem seksualnym zwierzę, prawda? Może są ludzie, zakazane jest działanie seksualne ze zwierzętami przez prawo karne. Może stać się bodźcem seksualnym dziecko, pedofilia. Może stać się bodźcem seksualnym człowiek stary. Nawet zwłoki są zbrodnie dokonane na tym tyle. Może stać się bodźcem seksualnym osoba tej samej płci homoseksualnej. Może stać się bodźcem seksualnym jakaś część ciała, czy tej samej, czy innej płci. Pytanie, co powinno dla człowieka być bodźcem seksualnym? No, to jest właściwość życia seksualnego człowieka, że powinien być bodźcem seksualnym ktoś. W Piśmie Świętym, w opisie Księgi Rodzaju jest powiedziane o kobiecie. Ku niemu będzie się kierowało twoje pożądanie, a on będzie nad tobą panował. Podobnie szereg innych opisów, pieśń nad pieśniami, która jest pieśnią, jest księgą religijną, gdzie wzorcem dla miłości między człowiekiem a Panem Bogiem, czy Panem Bogiem a ludem Bożym, jest miłość oblubieńcza mężczyzny i kobiety. Ale tam jest bardzo wyraźnie osobowy charakter tej miłości. Mój miły jest mój, a ja jestem jego. Tego rodzaju bodźcem seksualnym dla kochających się małżeństw jest żona dla męża, a mąż dla żony. Kiedy powiedzmy jakiś chłopak mi powie, że dla mnie nie istnieją inne kobiety oprócz mojej żony. To gdzie kochająca żona powie w ogóle nie ma problemu. Rozmawiam z mężczyznami, ale mam męża i widzimy bardzo, że tam u tych osób, które mają bardzo taki ludzki ukształtowany kształt swojej płci, tym, kto jest naprawdę, tym, co jest naprawdę bodźcem seksualnym, jest osoba, jest człowiek, konkretny człowiek. My ulegamy złudzeniu niejednokrotnie, że to chodzi o człowieka, a w gruncie rzeczy to czasem chodzi tylko o swoje własne odczucia. Ja bez ciebie żyć nie mogę. Taka piosenka była, prawda? No to co jest najważniejsze? No ja bez ciebie żyć nie mogę. Ty jesteś o tyle ważny, no nie, powiedzmy, o ile ty ważna, czy ważny, o ile ja bez ciebie nie mogę żyć. Na pewno państwo spotkali się z takimi faktami, które w swoim ja się też spotkałem, prawda, że chłopak czy dziewczyna mówi, że popełni samobójstwo. Odejdziesz ode mnie, to ja popełnię samobójstwo. Czyli kto jest ważny? No, ważny jest ten, kto w ten sposób chce oddziałać na drugą osobę, zatrzymać ją przy sobie. Dlaczego? Bo on jest ważny, czy ona jest ważna, a nie ta druga osoba. Dlatego ta forma patrzenia na działanie seksualne człowieka usprawiedliwia nam, czy wyjaśnia nam tę mądrość zasady wychowawczej, która mówi, że nie szukaj okazji, czy unikaj okazji. Dlatego, że ponieważ człowiek jest wrażliwy, istotą, która jest wrażliwa na bodźce seksualne, wobec tego człowiek powinien sterować tym, co na niego
działa seksualnie. Sterować tym, czy poddać się działaniu jakiegoś bodźca, o którym on wie, że to jest bodziec seksualny. I stara zasada ascetyczna, unikanie okazji, jest, znajduje właśnie swoje usprawiedliwienie w tym fakcie. Unikaj tego, co działa na ciebie pobudzająco seksualnie. Czy w zakresie innych wrażliwości człowieka jest też to zjawisko uczenia się wrażliwości na bodźce seksualne? Oczywiście, proszę Państwa, święty Jan Chrzciciel na przykład karmił się, jak pamiętamy, miodem i szarańczą. Co to była ta szarańcza? No, żarłoczny taki pasikonik, który żarł wszystko, co zielone. W tym jego żołądeczku ulegało to strawieniu i człowiek, który nie może jeść trawy, może zjeść to, co było przetrawione w tym żołądeczku tego owada. Z tego ci ubodzy ludzie odcinali te odwłoki tej szarańczy, suszyli na słońcu, no i tym się karmili, to jedli. Gdybym przed Państwem postawił talerzyk i takie odwłoczki szarańczy ładnie wysuszone na słońcu, polał miodem, to nie mam pewności, czy dla wszystkich byłoby to bodźcem pokarmowym, czy to wzbudziłoby apetyt, prawda? Ale świętemu Janowi to jakoś wystarczało i miał apetyt. Tak. I przeciwnie, możemy sami przeżyć, doświadczyć tego, jak bardzo nasz apetyt jest wrażliwy od bodźców hamujących. Mianowicie, jeżeli ktoś bardzo lubi jakąś potrawę, a koło tej potrawy, którą bardzo lubi, położę coś, do czego ma wstręt, prawda? No to zaraz jemu ochota do zjedzenia tej potrawy przejdzie. Bo właśnie w tej nauce o bodźcach, warunkujących nasze działanie, jest i to, że są nie tylko bodźce, które pobudzają nas do działania, ale są bodźce, które hamują nasze działania. I w tych bodźcach hamujących nasze działanie, czy pobudzających, są nie tylko bodźce, które wpływają do nas przez zmysły, ale są bodźce, którymi są nasze procesy wewnętrzne, na przykład wyobrażenia. Zwierzę nie ma wyobrażeń. Psu pokażemy piękną fotografię kiełbasy i on nie jest zainteresowany tym, prawda? Dlatego, bo to pachnie na papier i na farbę, czy na jego, jak w telewizji, że twój kot wybrałby wiskas, to jest nieprawda, bo kot patrzy na telewizję, nic nie wybierze wiskasu i nie poleci kupować wiskasu. Natomiast człowiekowi pokażemy, odkąd wanisz znalazłam, to wszystkie problemy są rozwiązane i ludzie kupują wanisz, mają wyobrażenie, że to rozwiąże ich problemy. A już Ariel to już w ogóle nadzwyczajne, prawda? No, lecą, kupują Ariel. To jest kwestia wyobraźni. U człowieka wyobrażenie może stać się prawdziwym bodźcem do działania. Tak samo seksualnie, pornografia. Co to jest pornografia? Przecież nie sama fotografia jako taka działa, działa wyobrażenie. I wobec tego ta fotografia, ten obrazek, u człowieka, który tworzy wyobrażenia, tworzy wyobrażenie, które staje się prawdziwym bodźcem do działania seksualnego. I to jest niebezpieczeństwo pornografii. Dlatego, że jeżeli człowiek się nauczy tego, że działanie seksualne jest na skutek wyobrażeń, to wtedy on traci zdolność reagowania na rzeczywiste bodźce. To jest niedola wielka właśnie ludzi, którzy posługują się pornografią, dlatego, że taki chłopak, który słuchał takiego wykładu, daje świadectwo potem, że o niego tu nikt nie zna, co może to powiedzieć, on 8 lat jest w małżeństwie, bardzo kocha swoją żonę, mają dwoje dzieci, ale on ciągle swoją żonę zdradza. Zaskoczenie ze strony zebranych, a on mówi tak, dlatego, że ja wychowany byłem na pornografii i teraz moja żona mnie wcale nie pobudza seksualnie. Ja bardzo ją kocham, ja bym chciał, żeby mnie pobudzała seksualnie, ale dopiero ja mogę z nią współżyć dopiero wtedy, jak sobie wyobrażę to wszystko, co ja oglądałem w pornografii. Ale ja uważam, że to jest zdrada mojej żony. Ja nad tym bardzo pracuję. Ja uczę się, pracuję. Ale jest racja w tym, co się mówi, że pornografia to niszczy możliwość współżycia w małżeństwie. Są żony, które zgadzają się na oglądanie pornografii przez mężów tylko dlatego, że ci mężowie inaczej byliby niezdolni do współżycia w małżeństwie. Zgadzają się na tym, razi je to, to nie jest im to wcale miłe, nie mają zainteresowania do tej pornografii. U kobiet natomiast, które są może, mają troszkę inaczej, inne tę swoją wrażliwość seksualną. Marzenia seksualne są wielkim takim znowu też niebezpieczeństwem. Prawda? To Amerykanie nazywają to romance addiction, takie uzależnienie od
romantycznych wyobrażeń. Właśnie ta kobieta, która szła do tego parku o 9 wieczorem, romantyczne, i on to bardzo podnieca seksualnie, że jest romantycznie wyobrażenia, ma jakieś takie o charakterze seksualnym. No, to jest też bieda, bo te romantyczne wyobrażenia niejednokrotnie się nie kończą romantycznie, albo są zupełnie sfrustrowane w relacjach małżeńskich, które są odległe od takiego romantycznego atmosfery książeczek Harlekina. Bo to jest co innego. Małżeństwo, to jest życie, a nie prawda, jakaś taka powieść o posmaku erotycznym. Tak samo rozumiemy tutaj to, że człowiek musi się nauczyć mądrego kształtowania tego, co stanowi bodziec regulujący jego wrażliwość seksualną. Takim bodźcem regulującym jest to, co niektórzy nazywają drugim układem sygnałów, czyli właśnie znaczenia, świat wartości. Jeżeli człowiek ma motywację do poszczenia, to potrafi nie jeść, jeżeli powstrzymać się. Jeżeli człowiek ma jakiś świat wartości, to nawet coś, co byłoby dla człowieka jak bodźcem potężnym, jak chciwość, nie złamie tego człowieka. Pamiętam takiego inżyniera, który był zaangażowany w jakieś rozmowy na temat inwestycji poważnej. I on w tych rozmowach firmy, którymi pertraktował, no usiłowały go przekupić. I on mi mówi, że jest bardzo trudno nie dać się przekupić. Bo to nie jest takie przekupstwo proste, żeby to tam pieniądze dali. Tylko to jest takie niby niewinne zaproszenie na jakiś zjazd gdzieś, który gdzieś tam jest, zaproszenie na jakieś tam sympozjum, a może ułatwienie dzieciom jakieś tam stypendium czy coś takiego. Takie bardzo zawinięte i bardzo to jest tak, że czasem człowiekowi jak gdyby nie wypada odmówić. No to może jakiś tam zjazd, zrobimy jakąś naradę, no to nie wypada odmówić, a tam na tej naradzie jest jakiś znakomity hotel, prawda, pierwszej klasy i tak dalej, i tak dalej. Także to bardzo jest, ale jak się ma takie zasady niezłomne, to jednak można dochować takiej uczciwości, chociaż na pewno to jest bardzo trudne. Wcale nie jest to łatwiejsze od, powiedzmy, zachowania zasad seksualnych czy jakichś innych. Człowiek jest zraniony i wobec tego, ale jest możliwość kształtowania takiego świata wartości, który będzie regulował naszą wrażliwość w zakresie życia seksualnego. Co będzie tą wartością, to jeszcze po tym o wychowaniu będziemy mówili. W tej chwili zastanawiamy się nad tym, prawda? Instynkt, popęd czy kulturowo uwarunkowane zachowania. Opowiadam się za tym, że człowiek jest, działanie seksualne człowieka jest uwarunkowanym kulturowo zachowaniem, w którym element wyuczenia i świata wartości odgrywa bardzo wielką rolę. W którym również i mamy nie tylko bodźce te zewnętrzne, pierwszego układu sygnałów, ale mamy bodźce wewnętrzne, wyobrażenia czy inne rozmaite formy oddziaływania na człowieka, słowo, uśmiech, spojrzenie. To już są pewne rzeczy, które są właśnie już nie takie bezpośrednio pobudzające seksualnie, tylko muszą przejść przez przetworzenie wewnętrzne i wtedy stają się pobudzające seksualnie. I stąd widzimy, że płciowość jako zjawisko kulturowe, a więc ludzkie, jest elementem naszej kultury. Jako kulturę rozumiem za Bronisławem Malinowskim, etnografem znakomitym polskim, rozumiem pośrednie zaspokajanie potrzeb. I człowiek musi się uczyć, uczłowieczać działanie w zakresie potrzeb naturalnych, które są u niego potrzebami takimi jak potrzeby, powiedzmy, u zwierząt na przykład, a jednak człowiek ma te potrzeby przetworzyć, żeby one były ludzkie. Proszę zobaczyć, jak człowiek przetwarza jedzenie. To jest bardzo naturalna potrzeba, jedzenie, prawda? A jak człowiek przyrządza jedzenie, nakryje stół, używa narzędzi do jedzenia, bardzo rozmaicie, prawda? Obrzędy przy jedzeniu rozmaite. Zobaczyć sobie, co z jedzenia człowiek potrafi zrobić wieczora wigilijna. Można by zrobić porównanie. Zjedzenie
powiedzmy, bigosu na dworcu i zjedzenie kapusty z grzybami, czyli pewnego rodzaju bigosu na wieczerz wigilijny. No powiedzą też to samo, bo tu kapusta, tam kapusta, tu gryzienie, tu łykanie, tam głanie, tu głód, tam głód. No prawda, a jednak nie jest to samo. W jednym wypadku jest to bezpośrednie zaspokajanie potrzeby, a w drugim to jest przetworzenie i ta potrzeba jakoś jedzenie, ona służy temu bardzo ludzkiemu spotkaniu międzyludzkim. Posiłek jako forma, no, życzliwego nawiązania kontaktów. Ci politycy wielcy, którzy się nieraz kłócą, prawda, ale będą razem jedli obiad, no, żeby się nazywało, że coś chce ze sobą urazić. Pan Jezus, który wyzyskuje jedzenie jako najwyższy znak swojego zjednoczenia z nami. Wieczerza eucharystyczna to jest uczta. Więc to trzeba wiedzieć. I tak samo, tak przetworzone musi być działanie seksualne u człowieka. Działanie seksualne u człowieka, zaraz zobaczymy to, wszystko musi być przetworzone kulturowo, musi służyć człowiekowi, musi być ludzkie. Ono nigdy nie będzie zwierzęce, dlatego że u zwierzęcia działanie seksualne jest też poddane bardzo określonym sterowaniu rozmaitymi bodźcami, które warunkują działanie seksualne zwierzęcia. Następny punkt to jest męskość i kobiecość jako relacjonalny charakter. Rzecz, na którą bardzo zwracam uwagę i tutaj czują się wszyscy pokrzywdzeni, mianowicie zwłaszcza panie odbierają te moje stwierdzenia jako w ogóle antyfeministyczne. To nieprawda. To nieprawda, że to jest antyfeministyczne, bo dlatego, że to pokazuje tylko konkretną rzeczywistość ludzką. Człowiek jest istotą społeczną i jest w relacjach społecznych. I tych relacji jest bardzo wiele. Są relacje rodzicielskie, są relacje przełożeństwa, są relacje prawodawcy i pracodawcy i pracobiorcy. Jest szereg relacji międzyludzkich. I jest też relacja mężczyzna i kobieta. I podkreślam raz jeszcze, męskość jest o tyle męskością, o ile jest w ogóle kobiecość. Kobiecość jest w ogóle kobiecością, o ile jest męskość. Jest niedolą, na przykład w ruchu feministycznym, jest niedolą, że te panie feministki zamiast troszczyć się o to, żeby kobieta była uznana i uszanowana jako kobieta, one są przekonane, że kobieta będzie uszanowana wtedy, kiedy będzie miała prawa mężczyzny. Czyli w gruncie rzeczy ideałem dla feministek jest mężczyzna. To jest paradoks zupełny, prawda? Tymczasem oczywiście to nieprawda, no kobieta jest człowiekiem, w całej pełni człowiekiem, mającym swoją godność, ale ma jaką godność jako kobieta i to trzeba być też człowiek-kobieta i człowiek-kobieta musi być uznany, uszanowany jako człowiek i jako kobieta, a nie będzie wtedy dopiero ona czuła swoją wartość, a będzie uszanowana jak mężczyzna. Nie rozumiem tego. I są te działania takie, prawda, gdzie właśnie te panie, które są zwolenniczkami, to żeby free choice, prawda, żeby można było aborcję, która krzywdzi kobietę, bo ona ojcem, to dziecko ma ojca. Nie bierze się z powietrza, nie bierze się z przeciągu, tylko z działania seksualnego. I wobec tego, jeżeli ja mówię, co to znaczy wolny wybór? Że ona będzie poszkodowana, a nie ten chłop. No, oddaj się chłopu, bo dziecko i tak będzie moje. I będę mogła z nim zrobić, jako kobieta będę mogła coś. To jest śmieszne. Śmieszne. Gdzie, powiedzmy, wynik zamiast tego gwałciciela uczynić odpowiedzialnym za dziecko, które na skutek gwałtu jest, i obciążyć go koniecznością płacenia alimentów, nie wiem czego, prawda? To okaleczę kobietę, prawda? Okaleczę to przez aborcję tę dziewczynę, a on, no co to, siedzi 2 lata we więzieniu i potem i tak go puszczą. A ta na całe życie zostanie okaleczona. I to się nazywa, prawda? Godność kobiety. Niesłychanie ostrożnym być w tym widzeniu. Nie, trzeba absolutnie człowiek i prawa ludzkie, niezależnie od płci, są prawa ludzkie i trzeba zobaczyć człowieka. Ja nie mogę nigdy rozwiązywać jakichś problemów kosztem drugiego człowieka. Taka starsza kobieta mi powiedziała kiedyś, wiecie, to jest bardzo ważne, żeby nie robić dobrych uczynków kosztem innych ludzi. Kosztem. Rodzice się rozwodzą i oni rozwiązują swój problem kosztem dzieci. Więc ten racjonalny charakter, i pamiętajmy, że takimi jesteśmy my, mężczyznami, jakimi nazywam kobiety, takimi kobiety są kobietami, jakimi są mężczyźni. Nie ma takiej sytuacji, żeby w małżeństwie tylko jedna strona była winna. Ja o winie w ogóle nie przesądzam, bo to nie jest moja kategoria.
Ja mogę mówić tylko o przyczynach. Jeżeli jest problem w małżeństwie, to ten problem jest zawsze po obu stronach. Albo mój się rozpił. Kiedy się rozpił? No wiecie, no rozpił. A co dlaczego się rozpił? Dlatego, że no tak mógł, bo koledzy. Wie pani, a dlaczego ci koledzy są dla niego bardziej interesujący, jak kochająca żona, dzieci w domu? O, bo dzieci jest przeciwko kobietom. Jak ja mówię, że koła są po to w samochodzie, żeby się kręciły, to ja nie jestem przeciwko kołom, tylko pokazuję funkcję. Jeżeli on się rozpił 5 lat po ślubie, to jakieś przyczyny tego są. Tylko koledzy, a dlaczego mu cieka do kolegów? A ona mi nie powie tego, że jak z nim gadam, to ojcze, czy ma ona wytrzymać, to za każdym razem, jak chce się do niej zbliżyć, to rękę wyciągnę na niej powie, to ona zaraz tę rękę odpycha. I ja potem muszę uciekać do ustępu i samogła popełniać, bo ona nie chce ze mną mieć stosunku. A ona mówi, a bo ja taka zmęczona. Słuchajcie, i nie, nikt o tym nie mówi. Nikt o tym nie mówi. To ja wam mówię tutaj szczerze, oczywiście będziecie myśleli o mnie wszystko, co chcecie. I tak jestem stary, przede mną tylko te 2 metry kwadratowe na cmentarzu, to już se myślcie. Ale niech chociaż ktoś wam to powie i bądźcie mądrzy i patrzcie na świat, widząc, że wszystko, co się dzieje na świecie, ma swoje dlaczego. I trzeba bardzo wnikliwie, spokojnie zobaczyć dlaczego. Niechętnie patrzę na to stwierdzenie, które się pojawiało, niestety się pojawiło i pojawiło się w pewnych koncepcjach Ojca Świętego. Pojawiło się, tak przeszło troszeczkę ostrożnie bardzo do katechizmu, ale moment komplementarności płci. Że płeć jest komplementarna, że męskość i kobiecość są komplementarne. Dlaczego mi to nie odpowiada z antropologicznego punktu widzenia? Bo pojęcie komplementarności zakłada, że te elementy, które są komplementarne, są niezupełne, są niecałkowite. Znaczy, że mężczyzna jest niecałkowity i kobieta jest niecałkowita i dopiero jak razem są, to są całkowici. Dlaczego mi to nie odpowiada? Bo w życiu wiecznym nie będzie małżeństwa. No to co, w życiu wiecznym to same połówki? Uważam, że to jest niebezpieczne ujęcie. Poza tym komplementarność, właściwie celem tego koncepcji komplementarności jest to, żeby ci ludzie byli pełni jako komplementarni. A w Piśmie to będzie, rośnijcie, rozmnażajcie się, abyście napełniali ziemię. Małżeństwo jest zadaniem do spełnienia. Jeżeli jest taka piła, co się nazywa moja, twoja, gdzie dwóch ludzi musi ciągnąć te piwy i pchną, to ja nie mogę powiedzieć, że tych dwóch pracowników, którzy pchną, oni są niekomplementarni. No przepraszam, oni są zupełnie niekomplementarni, są całkowicie osoby ludzkie, które współdziałają. I współdziałanie jest konieczne dla wykonania pewnego zadania. Ale oni mogą współdziałać właśnie dlatego, że są pełni sobą. Jeżeli jeden nie będzie miał ręki, to nie będzie mógł służyć jako partner tego zadania, jakim jest piłowanie. Dlatego mężczyzna i kobieta to mają zadanie. Męskość i kobiecość jest zadaniem. Małżeństwo jest zadaniem do spełnienia. I tutaj nie tyle jest komplementarność, ile jest współdziałanie w wykonywaniu zadania. Więc najchętniej bym tutaj stosował taki termin, jaki profesor Strojnowski, nie żyjący już tu profesor Kulu, mówił w swojej książce Eros i Człowiek, mianowicie bipolarność płci. Że to jest pewna biegunowość, że w tych biegunowości mężczyzna określa to, kim jest kobieta, tak jak ten biegun, prawda, północny kształtuje biegun południowy, a ładunek dodatni kształtuje ładunek ujemny. Czyli jest pewna biegunowość, wtedy powstaje pomiędzy dwoma biegunami pole, w którym coś się dzieje, które ma pewną siłę. Pole magnetyczne czy pole elektryczne. I tak samo ta bipolarność płci, męskość, kobiecość, ona sprawia, że w tym się coś dzieje, że my w społeczeństwie jesteśmy układem takich właśnie licznych cząstek, jakimi są mężczyźni czy kobiety. I to jest tak jak w fizyce kryształ, gdy te poszczególne atomy są ze sobą połączone rozmaitymi siłami, które je łączą i dają obraz kryształu. Tak samo my mamy tę właściwość ludzką, że tworzymy ze sobą rozmaitego rodzaju więzi i one tworzą społeczeństwo. Społeczeństwo nie jest jakąś rzeszą bezkształtną ludzi. Nie, ono ma swoją strukturę. Fundamentem tej struktury jest małżeństwo, jest rodzina. I dlatego jestem tutaj, raczej posługuję się nie wyrażeniem komplementarność płci, tylko z powodów, które Państwu powiedziałem, posługuję się właśnie tym pojęciem profesora Strojnowskiego, bipolarność, polarność, polaryzacja, biegunowość.
płci. To są dwa bieguny, które określają się wzajemnie i męskość i kobiecość mają pewne zadanie do spełnienia.